Zanim słońce zajdzie w twoje 16 urodziny, skaleczysz się w palec brzeciorem od kołowrotka i zaśniesz! Wykonano rozkaz króla! W królestwie nie ma ani jednego brzeciona, tylko to! Hej, Sami, co robisz? O, znalazłam koszyk z włóczką! Chcę zrobić coś wyjątkowego! Jasne, ale co to ma wspólnego ze śpiącą królewną? Nie wiesz? Włóczka, brzeciono, śpiąca dziewczyna. To oczywiste. Zamiast splątywać włóczkę, może coś z niej zróbmy. Chodź ze mną. Cześć, nie zauważyłam, że już jesteście. Spójrzcie na tę kolorową włóczkę. Rzadko z niej korzystamy w naszych projektach. Zdarzyło! Zapraszamy do obejrzenia filmików! Na pewno to zrobią Sami! Ale teraz zabierzmy się do pracy! Super, Su! Co to będzie? Różowy sweter? Długi szalik? Wiesz co, Sami? Weź to i sam zrób szalik! Juhu! Przepraszam, musiałam go czymś zająć. Czasem się zbyt mocno angażuję. Nie będę dziś robić na drutach. Pokażę wam, jak zrobić uroczego misia z włóczki. Zostawcie łapkę w górę i oglądajcie dalej. Już. Oto 100 warstw włóczki. Powinno wystarczyć. Ostrożnie z nożyczkami. Wydziergałem szalik. A co ty robisz? Zrobiłam właśnie zwój włóczki. Teraz zwiążę go pojedynczą nitką. W tym miejscu. O tak! Aha! Widzę, ale po co? Żeby nic nam się nie rozsypało. Bądźcie bardzo ostrożni przy pracy z nożyczkami. Uwaga na palce. Suzy, co takiego robisz? Bonbon? Nie, Sami. To brzuszek ślicznego misia. A raczej jego część. A, to brzmi ciekawie. Chcę pomóc. Oczywiście. Możesz zrobić jeszcze kilka pomponów. Potem je skleimy, żeby powstał nam duży, uroczy miś. Wystarczy jedna kropla. Nie chcemy go zapaskudzić. Proszę, doskonale. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli ciekawi was, co zrobimy. Oto nasze dzieło. Skleiliśmy razem dwa pompony. Żeby to bardziej przypominało tułów maskotki, musimy nieco przystrzyc włóczkę. O tak. Bądźcie ostrożni. Najlepiej poproście o pomoc kogoś dorosłego. Tak! Musimy równo ostrzec tę fryzurę. Tylko nie przesadź! O, o, co się dzieje? Deszcz włóczki! Najpierw skończymy dzieło Sami. Przed nami sporo pracy. Łapki będą z mniejszych pomponów, które robi się tak samo. Obetniemy włóczkę i ciasno zwiążemy, tak jak wcześniej. W ten sposób. Ostrożnie przycinamy, żeby była puszysta. Teraz będziemy strzyc? Jestem w tym świetny, Suzan! Proszę, Samuelu, nożycoręki. Gotowe. Wspaniale, Sami. Też jedną zrobiłam. Teraz przyczepmy nogi misia. Ej, potrzebujesz tego, Suzy? Miś powinien mieć 4 łapki. Tak jest. Dziękuję. Ale łapki trzeba przygotować. W ten sposób uzyskamy pożądany kształt. Tak, łapki misia powinny być podłużne. Zgadza się. Teraz rzucimy magiczne zaklęcie. Kropelka kleju. Siup! Przymocujemy łapkę. O tutaj. A teraz drugą. Jakie to proste. Pora zrobić łapek misia. Zostańcie z nami. Już wiemy, co robić dalej. Weźmiemy włóczkę i będziemy owijać ją na palcach. Czekaj, Suzy! Chcę sprawdzić ile razy! W porządku. Do dzieła!
Raz i dwa, trzy, cztery, pięć, 36, 37. Spójrzmy. 61, 62, 63, 64. O, źle się czuję. 80. Uch, nic dziwnego, że sam się zmęczył. O, hej, owieczki skaczą mi przed oczami. Oj, biedaczku. Sami naprawdę powinieneś teraz odpocząć. A ja będę pracować dalej. Teraz zrobimy tak, żeby po obu stronach były dłuższe nitki. I pstryk! Potrzebujemy dwóch takich elementów. Przyniosłem pistolet na klej. Przesuń się! Nie, Sami, nie teraz. Tym razem je zapleciemy. Pokażę jak. Nitki górnej części zwiążemy tu. Bądźcie staranni. Dobrze. A nitki dolnej części związujemy nad górną. Ukryjcie te odstające. Podoba mi się, że to takie proste. A tobie su? A wam? Jeśli tak, to subskrybujcie. Powinno wam wyjść coś takiego. Zupełnie jak jojo, tyle że puchate. Zanim zajmiemy się tym elementem, zrobimy trzy mniejsze zwoje. O nie, oszczędź mnie! Mam już dość zwijania. Dobrze, na pewno wszyscy wiedzą, co robić. Uhu! Doskonale! Te dwa malutkie pompony będą uszami, Nisia, ale po co ci trzeci? Poczekaj chwilę, mądralo, to zobaczysz. Pamiętajcie, żeby zostawić miejsce na uszy. Siup! Oto one. Dociśnijcie je, żeby się dobrze przykleiły. Super! Werble, trzeci pomponik będzie pyszczkiem Misia. Co ty na to, Sam? Prawie wspaniale! Zaraz wracam! Ciekawe, gdzie on poszedł. Ja w międzyczasie zajmę się strzyżeniem głowy Misia, żeby wyglądała schludniej. Ostrożnie przy korzystaniu z ostrych przedmiotów. Uwaga na palce! Hej, Suzy, skończyłaś? Tak, a co? Zamknij oczy! Dobrze! Spójrz! Wow, gdzie je znalazłeś? W pobliskim sklepie! Niesamowite! Dodajmy kokardkę. Nasz uroczy włóczkowy miś jest gotowy. Obejrzyjmy go jeszcze raz. Spójrz na tego jegomościa. Rozkoszny. Jak się masz, słońce? Zobacz, co dla ciebie mam. Brady! Zły czar fryz! Sami wątpię, czy prawdziwa Aurora by tak skakała. To dlatego, że nie miała misia z włóczki, tak jak ja. Prawda. Kochani, podobał wam się nasz filmik? Zrobicie własnego misia? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i przy okazji subskrybujcie nasz kanał. I klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmików Su i Sama. Pa, pa!